Siemanko, właśnie dotarł do mnie Blade GT. Jest cholernie ciężki. Wniosłem go na czwarte piętro i powiem wam, jest. Jest moc. Tutaj widać, że coś się stało. Tak to z pudełkiem jest w miarę spoko. Nie ma tragedii. No nic. To chyba otwieramy. Co mam w środku? Książeczka, multitool. Pewnie jakaś gwarancja. Tutaj kawałek do ładowarki. Ładowarka, jak nie mam. Pokiereszowane pudełko. Tak, to ładowarka. Karton. Jakieś zaślepki, to prawdopodobnie mocowanie kierownicy. To docisnę później, myślę, a nie, już mogę, okej, okay. Spoko. Drugi karton. A, potrzebuję drugiej ręki niestety. Mamy go, proszę Państwa. Jeszcze w stylu pianie. Wygląda całkiem znośnie. Marko, właśnie rozpakowałem Blade'a GT.
Wyszedłem z nim i prezentuję się następująco. Przyjechałem już kawałeczek dosłownie, więc ja mniej więcej wiem, jak to wygląda. Dobra. Cyk. Zmieniałem tylko opcji. Światełka świecą. Lampkę z przodu. Nie ładowałem go do końca. Chciałem się kawałek przejechać. No to dobra, no to jedziemy. Słyszę, że trze mi strasznie ten hamulec z przodu, ale liczę na to, że się trochę dotrze. Niebawem testy. Dzisiaj to tylko tak wyszedłem się przejechać. Zobaczyć, jak to w ogóle funkcjonuje, jak to wygląda. Prędkości tak bardzo nie czuję. Te 40 spokojnie lata, jak było widać. Później zobaczymy, jak bardzo zakłamuje ten licznik. Mamy ustawione 11 cali opony, więc hipotetycznie powinno być dobrze, bo takie tutaj są. Czy to najnowsza wersja? Wydaje mi się, że tak. Świadczyło to te złączki tutaj. Świadczy o tym aplikacja, która ma praktycznie najnowszy soft. Tam można coś dociągnąć, widziałem. Ale to z tego, co mój nowy kolega Bogdan powiedział, nie ma większego znaczenia raczej. Co dalej? Podświetlenie ustawiłem na czerwono. Są różne teorie, że niebieski jest toksyczny, a raczej nielubiany przez policjantów. Zobaczymy. Czy jestem zadowolony? Wydaje mi się, że tak. Ale na jakieś większe ekspertyzy, testy i tak dalej przyjdzie jeszcze pora. Miasto mistrza. Mistrza Polski, rzecz jasna. Białystok. Tu chyba będzie fajne miejsce, żeby porobić parę przybitek. No nic. To jedziemy. To co widzę na pierwszy rzut oka, stopka trochę za krótka, mogłaby być dłuższa. Tak, hulajnoga prezentuje się bardzo fajnie. Wygląda trochę jak Kukirin, co mi osobiście bardzo pasuje, bo nie rzuca się tak bardzo w oczy, jak chociażby Duoc.
poświetlenie nie jest takie chamskie, nie jest tak bardzo jarmarczne, dyskotykowe, ale mniej widoczne, więc to jest na pewno minus. Hamulce, te, które tak śmiesznie hałasują, Blade, póki co biorą ładnie, ale nie wiem, zapięcie, tutaj można zobaczyć, są dwa motywy, po pierwsze tutaj trzeba podnieść tak jak w kukilinie, następnie odciągnąć tutaj, żeby ściągnąć sztycę. Trzyma się sztywno póki co, nie ma sensu dokręcać. IPX6, to na pewno jest fajne w tej hulajnodze. Połowa baterii, bo nie była ładowana. Wiem, że to nie jest najmądrzejszy ruch z mojej strony, ale chciałem się przejechać, zobaczyć, czy to w ogóle działa. No, tu delikatnie opuściłem hamulec, bo łapał za to i nie dociskał do końca manetki. Wstawiłem kickstart, odpaliłem aplikację. Aplikacja działa fajnie, ładnie się łączy, generuje klucz i tak dalej, ale podobno nie zapisuje ustawień. Najlepiej jest wejść tutaj w komputer, wejść w menu, poustawiać wszystko i to podobno fajnie zapisze. Tego nie dokręcałem celowo do końca. Tak to prezentuje się bardzo, bardzo ładnie, moim zdaniem. Dość drapieżnie, ale nie tak bardzo, jakby mogło się wydawać, ok? Amortyzacja w miarę fajnie wybiera. Prędkość w tym momencie 50, 52. Jedziemy, nie? Jakoś nie czuć tego za bardzo. Zakręty dość płynnie, nie taki klocek jak Duoc, ale też bez przesady, nie? Podoba mi się to, że tu można troszkę zbalansować, jednak mam wrażenie, że to nie jest za stabilne do końca. Coś tam jedzie, nie? 54, 55. To już jest taka prędkość, powiedzmy, w miarę. Dobra. Wow. Czekaj. Sztyca?
Dobra. Na dzisiaj chyba wystarczy. No dobra, to jeszcze raz, nie? Mordę. Kurde. Muszę to wyłączyć jakoś. Hamowanko nie jest wcale tak przyjemne. Zawieszenie całkiem spoko. Sprężynowe pewnie jeszcze troszkę się wyrobi. A hamulce lekko troll, tak jak mówiłem. Ten AEB, EABS to jest tragedia. W zasadzie kiedy używam tylniego hamulca, używa też mi się przedni. Wydaje mi się, że przy większych prędkościach można przelecieć przez kierownicę. Trzeba to jakoś wyłączyć. Dalsze testy myślę, że będą niebawem. Jeszcze troszkę podokręcam, coś tam poogarniam, tylko muszę mieć chwilę, nie? A teraz z tymi chwilami to ciężko. Serio? Ten but w sumie na tej jazdce nie najgorszy. Trochę mnie irytuje, że pali franka. Trzeba będzie coś te franki zmieniać. No dobra, ja jestem już. Podsumowując pierwsze 7 km. Wydaje mi się, że ma kopa. To co na pewno nie wkurza, to ten EABS. Jest zwrotniejsza, jednak środek ciężkości i to, że jakby trochę inaczej się zupełnie rozkłada. Nie wiem, czy ja nie jestem przyzwyczajony do dłodca bardziej. Jednak ta wydaje się mniej stabilna. Jak jechałem ją około 70, przynajmniej tyle co pokazywał licznik, to wydawało się, że bardziej czuję się tą prędkość przede wszystkim. To jest słabe, że jak hamuję tyłem, to też przód mi łapie. Przy 80 obstawiam, żebym wywalił grywę, co nie jest wcale takie fajne. Tak to oceniam,
ten sprzęt, ten zakup na ten moment bardzo dobrze. Niebawem będzie pewnie więcej testów. Na pewno planuję zrobić i zasięg, i różne inne, takie jak prędkość maksymalna, tego typu przyspieszenia na pewno i różne, których nie ma jeszcze na polskim YouTube. Także zapraszam, jakby ktoś miał ochotę. To chyba tyle. Pozdro.